Hej moi drodzy, witamy was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Rybki oraz... Jodajo. Dobrze. Gromnir jak zwykle się przywitał po swojemu. Daj gotowość, Gromnirze. I moi drodzy, zgodnie z tym, co obiecałem wam w poprzednim odcinku, wyruszamy na Kezu, naszego ulubionego potwora. Prawda, Gromnirze? Wcale nie będącym wrzeszczącym kretynem. No, to... Chyba znalazłem swojego brata, wiesz? Okej, okay, dobra. Pięknie się zaczyna. 30 sekund w gameplayu już zaczynam zżartować samego siebie. Idealnie. Niemniej, wyszłem na Kezu, na high ranku. Zobaczymy jak będzie. Zobaczymy ile razy umrę przede wszystkim, tak? Bo to jest ważne. Cały czas z Dual Bladesami. Cały czas z tym naszym piesełem na tym samym mniej więcej poziomie i z tą samą zbroją. Na razie nic nowego nie mogliśmy zrobić. To co Gromnir mi wytłumaczył, to fakt, iż teraz na przykład dużo rzeczy będzie zmienionych, na przykład rudy, przez co części misji sobie nie zrobię, bo hehe, bo nie. O, dostałem lodowego mrożka, czyli dostałem lodowego piłkarza polskiej kadry. Nie wiem, nie interesowałem się polską piłką od wieków i pewnie już nie gra w polskiej kadrze. Kappa. Ten Gromnir, który nawet nie wie, o czym pewnie mówię. Dobra, czy mrożek to też nie był jakiś pisarz? A możliwe poeta. W sumie. No tak, Sławomir Mrożek był taki. Tak, czekaj. O kurde, dobra, wygłupię się najwyżej, ale... Tango? Tango? Kto napisał Tango? Możliwe, że... Nie pamiętam dla pamięci, napisał Tango. To jest najgorsze. O, dostałem wywar z potwora. Wywar z najgęstszych płynów ustrojowych potworów. Bogate składniki. Nie wiem, szczerze mówiąc, jeśli chodzi o autorów, to poza oczywiście Hehe Mickiewiczem, hashtag Team Słowacki. Pamiętam głównie Gustawa Herlinga Grudzińskiego, bo uwielbiam Inny Świat jako książkę, chociaż ona teoretycznie nie była lekturą. Trzeba było przeczytać jeden rozdział, a ja przeczytałem całą książkę i tak mi się spodobała. Derp. I tak, Mrożek napisał Tango. O, proszę. Jednak moja pamięć nie jest aż taka zła. Jednak się nie wykupiłem aż tak. Kappa. O! Dostałem złoconego duchopaka. Miodowo-złoty owad, który przywraca wytrzymałość. Można zachować na później. Ej, fajne. Rzeczywiście tutaj będzie dużo, dużo, moi drodzy, znowu czytania. I przeszukiwania rzeczy. A my, Gromnirze, w ogóle gdzie idziemy? Bo tak widzę, że ty się kręcisz koło tego drugiego podobozu i... Zbieram te... A, bonusy, dynisty. Tak? Dobra. Idę na Knosoła. Idziesz... Dobra, jest trochę daleko, nie wiem, czy zdążę. Wiesz co, zauważ, że Izuchi się będzie bił z tym, z Kezu, więc ewentualnie... To idź na Izuchiego, ja przeprowadzę Aknosoma. No właśnie chciałem powiedzieć, że może ich po prostu wezmę i zwabię na siebie, żeby się zaczęli między sobą tłuc. I może dzięki temu nawet jednego dosiądę, tylko muszę tam jeszcze dojechać najpierw, przede wszystkim. Ja jestem kawałeczek od nich. Dobra. Teraz przy nich będę. Gdzie one są? W ogóle śmieszne są te ryby w tej lokacji, że one się... One mogą cię tak dobustować troszeczkę, te takie śmieszne pływające tutaj. No wiem. Dobra, siadam na Izuchiego. Izuchiego najlepiej, żebym walnął, potem wystrzelił go w Kezu, tak? No tak, żeby Kezu stał się możliwy do wjeżdżenia. Dobra. To wiesz co, ja najpierw spróbuję... Ile masz czasu? Bo jeśli masz mało czasu, to ja na przykład to ja mogę poczekać trochę z tym. Dobra. Nie mogę wystrzelić potwora już teraz, wiesz? A dobra, już mogę, okej. Okay. Dobra, siadam na niego. Spróbuję walnąć w ścianę. Raz. Dwa. Nie wiem dlaczego trzeci raz nie walnąłem znowu w ścianę. A miałem już powiedzieć, opatrz się, uczy się. Znaczy nie no, teoretycznie byłem w ścianę nastawiony, ale nie wiem dlaczego nie oberwało na ode mnie. W ten sposób. Dobra.
Znaczy tak, ściana ode mnie oberwała. Chodziło mi o to, że Kez nie oberwał tego uderzenia w ścianę. Ale piękne obrażenia mu w ogóle już poleciały w tej mojej broni. Fajne combo mu tutaj walnęliśmy. I mam wrażenie, że w ogóle ma ta broń nieco zwiększone obrażenie teraz na nim. Nie wiem do końca, czy to kwestia jego wrażliwości, czy nie. Co najgorsze, nie wziąłem sobie oczywiście klasycznie. Miał być oczystki. Ała. Rozumiem, Grumirze, dlaczego powinien sobie zrobić jak najszybciej jak najlepszą zbroję. W tym momencie Adzi się będzie śmiał. W tym momencie się Adzi śmieje jak nic. W języku Hajranku. No i tak nie miałeś na razie z czego zrobić. Znaczy, no wiem, że nie miałem z czego zrobić, ale ała, to bolało. Z drugiej strony trochę śmieszne, że cały high rank to jest praktycznie znowu farmienie tych samych zasobów, tylko na high ranku i na dobrą sprawę farmienie na low ranku w ogóle nie było opłacalne. Na to by chodziło. Bo tutaj i tak wszystkie materiały są z plusem praktycznie, czy duża część z nich. Rzeczy, no, czego nie broni, nie zrobisz z samego high ranku, które potrzebujesz z low ranku z przedmiotów. A, czyli dla niektórych broni potrzebuje przedmiotów z low ranku, których inaczej i tak nie dostanę na high ranku, tak? Które są wymieniane na coś innego na high ranku. No tak, bo na przykład musisz zacząć robić jakąś broń na low ranku. A, w ten sposób o to chodzi. Zacząć ją na high ranku. A, czyli chodzi ci po prostu o ten stopień wytworzenia, okej, okay, ogarniam. Tak. Umrę zaraz, znowu. Jest 7 minut. Padłem dwa razy. Boli. Ja też lamię, bo nie mogę się skupić. No, nie dziwię się, bez tego motywu muzycznego, znaczy przepraszam, z najlepszym motywem muzycznym, się nie dziwię. To w ogóle mam wyciszoną grę. To gromi, że cały czas słyszysz jego motyw muzyczny, nie wiem o co ci chodzi. Kappa. W sumie właśnie problemem... To jest inny rodzaj ciszy. Inny rodzaj ciszy, tak. Słyszysz sąsiadów, którzy walą młotkiem w okno czy coś. Kappa. Coś, co chciałem powiedzieć jeszcze. Właśnie problem Switcha jest to, i to jest mój duży problem, jeśli chodzi o kwestię nie tylko nagrywania, ale ogółem, że no, na dobrą sprawę ze Switcha, jakkolwiek bym się chciał połączyć, to on nie przekazuje... O! Dostałem w końcu rudę karbalitu. Ruda, która wciąż jest przedmiotem badań, tworzy lepszy metal niż dragonit. A dragonit był całkiem niezły na low ranku. Niemniej, Switch nie przekazuje od tak sobie dźwięku. Przynajmniej nie przez przechwytywarkę. I problemem u mnie jest to, że żebym w ogóle mógł słyszeć Switcha, muszę sobie włączyć OBS-a i muszę dać przechwytywanie dźwięku na zasadzie przekaż dźwięk dalej, żeby w ogóle móc, tak jak mówię, słyszeć co się dzieje w grze. Więc tak, derek. Aha, fajnie. Wlazł mi mały Izuchi pod atak i zamiast walnąć kablobakiem w Kezu, walnąłem w małego Izuchiego. Fajnie, dzięki. Ładowanie. Wiesz co? Fuck. Wiedziałem, że oberwę. Kto by się spodziewał. Wiesz co, zjem sobie trochę prowiantu. A jasne. Ataku w ogóle przechodzi przez potwory, więc jednym atakiem możesz kilka trafić. Już poleciał? Tym kablobakiem? Każdy atak. A, okej. Okay. Wiesz co, wezmę trochę oczystki, bo gdzieś tam znalazłem ją teraz. Muszę sobie brać więcej tej oczystki. Muszę pamiętać o tym, żeby przy okazji następnej misji wziąć więcej oczystki do ekwipunku.
żeby potem z niej... z niej móc skorzystać podczas walk. Zastanów się, dołączę. O, wiesz, z tych małych Izuchi też mogę dostać skórę Izuchiego na plus, więc to jest fajne. Będę pamiętał. Ja chyba nie złapałem tych materiałów wszystkich poprzednio, jak był tej i ten Kezu, więc wiesz co, ja po nie podskoczę jeszcze szybko, żeby się tylko upewnić. I zaraz do ciebie wrócę. Tak, tak jak myślałem, nie zebrałem tych materiałów. One mi się przydadzą aktualnie. Perłowa skóra, skóra Kezu, jej dziwne właściwości wciąż pozostają tajemnicą, okej. Okay. Fajnie. To gdzie Kezu w sumie w takim razie generuje tę elektryczność, skoro jego skóra teoretycznie jest taka tajemnicza i nie wiedzą w sumie, jakie ma właściwości? Ja nigdy się nie interesowałem, jak Kezu działa. Cieszę się. To by się interesował potworem, który nie ma motywu muzycznego, prawda? To by się interesował Kezu. Tymczasem Dybki, który za każdym razem, gdy Kezu jest dostępny, wali w Kezu. Kapa. Nie wyszedł miatek koblobakiem znowu. Dobra, teraz weszło. Co ile można potwora ujeżdżać? Chyba po 10 minut. Okej, okay, czyli jeszcze dużo nam zostało, zanim będzie znowu dostępny. Ała. Głupota. Z mojej strony. Dobra, oczystka. Czy to jest wielki Izuchi? Tak. Ale chyba nas olał trochę. Stwierdził, nope. Uciekam stąd. Dobra, wiesz co, wywalę mu to duże combo tutaj w brzuch. Ale widzę, że głównie jego pysk jest chyba najwrażliwszą częścią jego ciała, nie? No tak, na przykład jego ogon jest twardy. Zauważyłem, że jego ogon jest twardy. Chyba już nawet wcześniej, ale teraz też to poczułem. Właśnie mój maluchu. Będę sobie ostrzył broń w międzyczasie. Czy to jest oczystka? Nie, to nie była chyba oczystka. Chociaż może? Nie, to są zioła. Tu jest chyba oczystka. Nie, to jest skrętówka. Dobrze, że pamiętam, jak wyglądają zioła tutaj w tej grze. Kappa. Oczystka to taki niebieski orzech. Znaczy wiem, tylko bardziej chodzi mi o wygląd roślin takich per se roślin jako obiektów w grze. Okej. Bo powiem ci, że większość tych roślin dla mnie wygląda praktycznie identycznie. Czy to wkrętówka, czy upino jagoda, dla mnie to jest ten sam model praktycznie. O, on teraz będzie jadł, tak? Czyli będzie można go atakować w tyłek. Czekaj chwilę. Pewnie już kończy. A, kurde. Myślałem, że już będzie uciekał. Wiesz co, zjem sobie jeszcze jeden prowiant, bo ja tego prowiantu praktycznie nie zużywam i tak, więc... aż tyle zrobię. Chodź tu, panie Kezu. Teraz panu zrobimy siekanie skóry. Tylko że nie, źle zrobiłem. Uciekłem w ostatniej chwili. Ryb demona mnie ratuje tutaj niejednokrotnie z tego co widzę. Czy raczej ratuje mnie przed moją własną głupotą. Uciekam. Wyjątkowo. Gdzie myślisz, że Gromir dostał i nie dostałem, bo sam się wpierdziłem w drugi jego atak, ten sam. No bo on czasem ma... Welp. Mówi, że przy Magnamalu nie damy rady, tak? Well? Trzeba będzie to poprawić. Welp, czeka nas jeszcze High Rank Magnamalu. Tak. Może do High Rank Magnamalu już będę miał jakikolwiek ekwipunek. Jezus Maria, w ogóle powiem ci, że Gromir u mnie jest chyba ze, nie wiem, ze 20 stopni na dworze. Ja w ogóle nie wiem dlaczego było u mnie ogrzewanie włączone do praktycznie wczoraj w mieszkaniu. Nie wiem, co za idiota to zrobił. Ale tak, dobrze moi drodzy. Dostaliśmy tutaj trochę punktów, bo chyba... A nie, ja nie... Czekaj, dostałem te przedmioty, które zebrałem, czy nie dostałem? Na przykład te złamane części.
za załamane części mogłeś dostać, ale to tylko i to, co zebrałeś fizycznie. To wiesz co, skoczę się i zobacz, czy nie mam przypadkiem jakichś tam przedmiotów, czy nie mogę czegoś zrobić sensownego. Bo chciałbym na przykład nie umrzeć, czy coś. Następnym razem. Właśnie, a koleżkoty i kumpsy też będą miały. Jak się nazywa? Też będą miały high rankowe zbroje. Tak. I w nie też będzie można wbijać ozdoby? Nie. Okej. Okay. Dobra. Mogę sobie zrobić pancerz kamury. Ale nie pamiętam, co ja mam teraz. Chyba teraz nie mam pancerza kamury. Pancerza, który by mi dawał bonusy, o których myślę. Dobra. Wiesz co? Zrobię sobie na razie tę sukienkę śmieszną. Przynajmniej będę jakoś normalnie wyglądał, nie jak tamtym. Tamtej zbroi z... Jak on się nazywał? Z tego fajnego smoka, którego nazwałem lisem. Z tego białego smoka, nie wiem jak się nazywał. Nieważne. Dobra. Jeszcze raz? Tak, Mizutsune właśnie. Zgubiłem nazwę, szczerze mówiąc, gdzieś tam w głowie. To moi drodzy, jeszcze raz podejdziemy do Kezu. Dobrze nam idzie. Na pewno skończymy te czterogwiazdkowe misje. Mhm, jasne. Zobaczmy, jakie mamy dango w ogóle nowe. Trzeba było wziąć te Tranadona. Następnym razem, Gromnirze. Kappa. Powiem tak, to, że dostałem pierdol od Kezu, to jest wstyd i hańba. I muszę odkupić to. Kappa. Wziąłem broń, której potrzebuję mniej skupienia, żeby dobrze grać. A co miałeś wcześniej? Great Sword. A. Teraz mimo, masz... Bo przy Great Swordzie jednak muszę myśleć o tym, no... O combo. No ja... O tym, gdzie stać, kiedy atakować i tak dalej, a tu po prostu bum, bum, unik, bum, bum, unik. Dobrze, to... Gotowy? Najedzony? Tak. Lecimy. No cóż, moi drodzy, pierwsza nieudana misja. Z misji, per se. Przynajmniej taka nieudana, której nie unlowałem celowo, bo miałem misję, które unlowałem celowo. Szczególnie kiedy grałem gdzieś tam prywatnie, bo na przykład sobie zbierałem przedmioty, czy coś tego typu i tylko po to w sumie tam leciałem. Albo potrzebowałem po prostu fragmentu, jak nagrywałem tę przeróbkę jeszcze z naszym ulubionym właśnie, prawie ulubionym, Tetranadonem Januszem Kappą. Dobra. A teraz nie możemy się wygłupić. Musimy odkupić nasze winy i Lipki musi nauczyć się grać. Więc tak, jeszcze raz. Polecimy trasą Gromnira, czyli jak zebrać maksymalną ilość, znaczy pewnie nie maksymalną ilość, ale dużą ilość wzmacniaczy. I przy okazji miód, bo miodek jest nam potrzebny do apteczek plus. Chodź tutaj, wolo. Ja cię zaraz dogonię. Dobra, ja na razie idę tak jak kojarzę twoją trasą. Oczywiście. A dobra, więcej rudy karbalitu, ona nam się przyda. Przynajmniej na początku, bo jej na razie jeszcze nie mamy. Jako, że dopiero w sumie się ona nam pojawiła ze względu na high rank. Właśnie to jest jeden z przedmiotów, który jest nowy. O, proszę bardzo, a co my tu mamy? Mamy jaszczurkę. Która i to jest ta jaszczurka śmieszna, która daje nam różnego rodzaju materiały. Ła, padłem znowu głupio. Może jeszcze trzeci raz ją zdążę uderzyć. Ty tu jesteś, jaszczurko, chodź tu. Dobra, padła. W sumie, Gromnirze, czy jest jakaś różnica pomiędzy tym, jak biję jaszczurkę, a jak zbieram z niej materiał po prostu? Jeżeli ją bijesz, to wypada więcej. Aha, czyli po prostu przemoc wobec zwierząt jest tutaj aprobowana, Kappa. Docenię także, że cała gra jest o tym, że bijemy zwierzęta, Kappa. Kappa. Zwierzęta zbyt miłe to też nie są, więc... Oko za oko, ząb za ząb. Tak, oko za oko, ząb za ząb. Będzie, że właśnie wczoraj akurat, jak się obudziłem o północy, tak, jak
jak już ogarniałem troszeczkę bardziej życie i nie czułem się jak totalne dziadostwo, to włączyłem sobie jakiś materiał o psychologii kryminalnej, nie pytaj czemu, po prostu potrzebowałem czegoś do snu i właśnie oglądałem jakby rozmowę z chłopakiem, który wyznawał zasadę oko za oko, ząb za ząb. O, proszę bardzo, klejnolilię. Właśnie, czy ja tutaj mam jakieś klejnolilię, które muszę zrobić? Mam, aha, czyli to nie dwóch mi brakowało, tylko więcej. Wiesz co, ja poskaczę teraz po klejnoliliach jeszcze. Bo widzę, że mam tutaj sporo, a chciałbym je od razu mieć gotowe. Zaraz to zrobię. Tak, no i bardzo w ogóle ciekawa rzecz. W sensie... to jak wypowiadają się psychopaci, czy jakby jak podchodzą do wszystkich tego typu rzeczy, do kwestii moralności. Po prostu jest to interesujące. Bo raczej większość z nas tak się nie zachowuje. Może tak to skwituje. A jak ktoś będzie chciał, to sobie pewnie będzie poszukał tego materiału. Bo myślę, że nie jest to trudne. Myślę, że nawet część osób może kojarzyć, o jakim kanale, czy jakim materiale mówię. Herbderb. No właśnie, ja jakiś czas temu robiłem sobie taki maraton na jednym kanale, gdzie gość robił biografię różnych seryjnych morderców i takich innych zwyrodnialców. To było aż straszne czasem słuchać, jacy oni byli. Chciałem powiedzieć, że czy moja biografia została tam ujęta, ale chyba nie. Bo zwyrodnialcy, degeneraci, prawda, to jest praktycznie opis mnie. Kapla. Ale czy zabiłeś kogokolwiek oprócz własnych marzeń? Dobra, powiem ci, Gromni, że to był jeden z lepszych pocisków, jakie rzuciłeś w moją stronę. O Jezu, dobra, jak nie zapomnę, to w tym miejscu będzie ten mem z tymi chłopakami. Wiesz pewnie, o którym mi chodzi, tak? Wiesz, gdzie są ci goście, którzy chyba chodzili do koledżu? I gdzie jest ten jeden taki gość czarny w okularach? Kurde, nie umiem opisać tego mema. Ale wiesz, no, pewnie wiesz, gdzie tam wszyscy krzyczą ło i tak dalej. A, dobra, wiem. No, więc jak nie zapomnę, przypomnij mi w sumie o tym, że mam tutaj dorzucić. Ja sobie potem oznaczę, który to jest materiał w ogóle. Trzeba było od razu mówić, że goście, którzy krzyczą ło. Ło. Nie no, jakbym powiedział, że goście, którzy krzyczą ło, to zaraz by ci się włączyła twoja przeróbka z Dark Soulsów, gdzie Lipki robi za samochód. Za Ferrari. Udało się, zajebany Nito. Z tej części to jestem dumny. Mnie też się to mega podobało. O Jezu, dobra. Gromi tam, jak widzimy, moi drodzy, ujeżdża Kezu, a ja sobie robię memy i rozmawiam o memach. Tak właśnie wygląda nasza współpraca, tak? Ja udaję, że coś robię, a Gromi walczy. I kieruje. No, żeby już był cooldown na tym jeżdżeniu. Czekaj, jak był cooldown? No bo co, ileś tam minut możesz, tam co 10 minut można jeździć. Czy ty jesteś jakieś... Nie robi... No? A my nic nie robimy, więc robię nie marnować czasu. A, okej, okay, w ten sposób to robisz, okej, okay, rozumiem. Myślałem, że pomyliłeś to, że cooldown był na nim i już zszedł, a... Przecież znaczy ja zawaliłem tę jedną misję poprzednią. O! No, żeby cooldownów wszedł w końcu. Chciałem cię zapytać, czy ty jesz jakieś tofifi, bo przez chwilę tak słyszałem ten papierek taki, znaczy papierek, ten taki plastik otwierany. I miałem takie, Gromnir coś je. Nie, to chyba ktoś powie moim... Okej. Okay. Rozumiem. Tak. A... Przerwało mnie, bo... Tak, przerwało cię. No, bo możliwe, że ktoś w moim pokoju coś jadł. A, okej.
Miałem takiego derpa. Powiem ci, że właśnie wszedłem w miejsce, którego jeszcze nawet tutaj nie widziałem wcześniej. Ale... Kurde, nie mogę się tutaj dostać wyżej na tę półkę skalną, bo chyba potrzebuję trzech kablobaków. Bo to jest całe obrodzone. Chyba, że ten wielki kablobak mnie tutaj poniesie to do góry. To wygląda jak już jest koniec mapy, więc możliwe, że już nie ma... Nie, chodzi mi o tutaj, o tę górę. I tutaj jest... O, jest kliniec. A, dobrze myślałem. Proszę bardzo. Wiadomo, gdzie wchodzi 4. Nie złożę górnicę. Gracium. Górnice, tak, górnicze. Gracium, cenny materiał z wysp mroźnych, w świetle błyszczy jasną barwą. Ciekawe, czy śpiewa strzelę sobie kupę z rana. Strzelę kupię sobie... Nie, jak to było? Kupę sobie strzelę z rana. Kupę sobie strzelę z rana. Jezus Maria, nieważne. To nie. Nie było. Nieważne. Udawajmy, że tego nie było. Was that personal attack or something? Czemu? Przecież to było nawiązanie do Gracjana Rostockiego. Jestem pewien, że 90% widzów, którzy będą oglądali tego, ten gameplay, nie będzie nawet wiedział, o co chodzi. Nikt nie pamięta już najpiękniejszego mema polskiego YouTube'a z lat, nie wiem, któryś tam. Właśnie może to i lepiej. No, może to i lepiej. A wiesz, że Gracjan Rostocki jeszcze w ogóle nagrywa? Kiedyś tam wszedłem akurat... Się spodziewałem. Tylko, że on już nie nagrywa tych samych rzeczy, co kiedyś, kappa. Tylko bardziej teraz wyrafinowane, można powiedzieć, materiały. A.k.a. kuchnia, na tyle, na ile wiem. Bo on był w ogóle cukiernikiem. Halo, halo? Impossible. No, impossible. Coś. Dobra, jestem chyba gotowy na to, żeby znowu umrzeć. Ale on nie jest gotowy, by cię zabić. No właśnie widzę. Najpierw musi wyrównać sobie porachunki z Izuchim chyba. A Izuchi chyba już z nim nie chce walczyć, co? Tak właśnie myślałem. Zauważyłem, że te materiały z niego leżały. Podzielam podejście Izuchiego. Że co, że nie chcesz się bić z Kezu? No. Jak można nie lubić naszego ulubionego i najcudowniejszego potwora penisa? Nie musiałeś się z nim w starych grach męczyć. Powiem ci tak. Zrobiłem najpiękniejszą rzecz, którą mogłem zrobić, czyli pierwsze moje spotkanie z Kezu. Zeskakuję z góry, dostaję jego falą uderzeniową. Chyba. O, widzę, że będąc pod nim, mimo wszystko obrywam atakuję jego głowy, co jest ciekawe. Myślałem, że to mnie nie walnie. A? Zakładanie, że jakiś atak ci nie trafi w Monster Hunterze jest dość ryzykowne. Kappa. Nie, 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 nie. Oczywiście, że zrobiłem to, co myślałem. Czyli wpierdziłem się na... Nie. Not today, bro. Miałem oczystkę wziąć, zapomniałem oczywiście o tym. Kto by się spodziewał, prawda? Dobra. Dobra. Ach, chciałem powiedzieć, że polecę z tym combo fajnym. Jesteś... Widzę, że... A, dobra. A jesteś na... Nie, już nie jesteś. Kurde, zastanawiam się, czy jesteś powalony, czy nie jesteś powalony. Znaczy, ogłuszony. Już się chciałem pójść zaatakować. No byłem, bo próbowałem być cheeky i uniknąć przez jego pociski, ale mi nie wyszło, bo mam za mało jeszcze krytyka i śmiertelności. Trzeba było sobie zrobić zbroję z Narkakuga, hehehe. Kappa. Lipki, który się chwali, że ma jakiekolwiek klatki nieśmiertelności. Tymczasem Lipki umierający 3 razy. O nie, o nie! Zacząłem drugie combo w momencie, kiedy on się zaczął ładować. Brawo ja. Klasyka. Jak on się ładuje, to uważaj, bo może od razu zrobić to 2 razy. Drugie jest zawsze krótsze. Najpewniej bije tak samo mocno, co? Chyba tak, nie wiem. Dobra. Nie
Okej. Okay. Muszę nauczyć jego ataków trochę, bo póki co część ogarniam, ale jeszcze nie wszystkie pamiętam jako takie. Jeśli chodzi o jego animację. Nie możesz się ruszyć? A już możesz, okej. Okay. Już mogę. Bo mnie wyskoczyło. Jestem do niego tak przyzwyczajony, że zapominam, że on może się tu obracać, gdy zaczyna robić te, gdy strzela. On będzie do mnie pluł, oczywiście, kto by się spodziewał. Muszę jeszcze naostrzyć broń, daj mi sekundkę. Właśnie, czy na niego nie będą działały bomby błyskowe? Tak, z ciekawości? Tak. Okej, okay. Fajnie. Czyli... Nie chcę się... No? I też nie chcę się chwalić, ale właśnie... Włożyłem mu bombę prosto w tyłek. Nie, to wiesz co? Może mieć problemy na lotnisku, prawda? Jak go zaczną przeszukiwać. Badunc! Nic z Mary, to suchary. Zaczyna się. A mi się już soczek skończył. Co się skończyło? Soczek. Jaki soczek? Ja połowę skinął, nie? Okej. Dobra, ja mu na razie wsadziłem dwa kablobaki. Jeszcze mu wsadzę trzeciego. Jest nie najgorzej, jeśli chodzi o atakowanie tymi moimi ostrzami. Tylko, że ja niepotrzebnie przy nim robię ten atak XA. Naprawdę niepotrzebnie. Bo on jest zbyt mobilny. I za rzadko mam w ogóle okazję na to, żeby użyć na nim chociażby nawet trybu demona. Nie mówiąc o czymkolwiek innym. Dobra. Raz, znowu kablobak. Jeszcze mam dwa. To jest zmęczony. Drugi, dobra. Okay, jeszcze jeden kablobak. Trzeci poszedł. Było to warte. Wydaje mi się, że jak jest zmęczony, nie może się załatwować, ale może to wymienili. Dobra. Pięknie. Uchego. Wiesz, akurat może w trochę słabym miejscu, bo może powinien był podejść od przodu, ale już trudno. Jak jestem tutaj, to wykorzystam okazję. Jeszcze jeden. Czy ja go zrzucę? Kurde. Liczyłem, że go zrzucę tym jednym kablobakiem jeszcze z lotu i spadnie tutaj do nas. Ale się nie udało. Czy on się będzie bił z tym Aknosomem? Nie, pewnie nie. Tutaj tak szybko potwory przed sobą uciekają, że to... Szok. Znaczy bardziej... Chodzi... No? W Worldzie taki Devil Joe czasem przez całe hunt cię gonił. Nawet jak były dwa inne potwory, to po prostu je masakrował i dalej atakował ciebie. To brzmi jakbyś miał swojego własnego stalkera. I to nie jest nawiązanie do pewnej serii gier o rosyjskich eksploratorach w zonie. Badumc. W sumie zastanawiam się nad pochodzeniem słowa stalker. Skąd się ono wzięło? I mam zawsze problem z tym, że ja rozumiem dwojako, tak? Raz, bardzo negatywnie oczywiście, jako osoba, jako prześladowcę, a dwa, z drugiej strony mam właśnie zawsze przed oczami takiego, nie chcę powiedzieć, takiego współczesnego rycerza, opancerzonego po prostu gościa z jakimś karabinkiem, typu, nie wiem, nie pamiętam jak się nazywał teraz dokładnie. Chodzi mi o tę broń z magazynkiem bębnowym, taką śmieszną rosyjską. Nie, ty... Na te ona się nazywała jakoś. Chyba. Nie pamiętam. Ewentualnie przed nośną katiuszą na plecach. Dobra. Jego po pysku. No widzę, po pysku tak samo jak po grzbiecie mniej więcej dostaje obrażenia. Ała! Dzięki, Gromir. Kappa. Akurat w trakcie byłem w trakcie combo. Ała. Myślę, że oberwałem.
To bym się spodziewał. Wiesz co, naszło mnie teraz, że przecież ja mam tonę tych różnych śmiesznych pod... O! Śmieszne, jego atak poleciał do góry. Interesujące. Pomogę ci już, Gromnir. Nie wiem, czy ci pomogłem, czy nie. Chyba tak. Tak, zobaczyłem, że niby ci zaatakowałem, a niby nie i... Rzucę jeszcze snorokułkę tutaj. Uwaga, tam będzie sen. Ja nie wiedziałem, czy te jego pociski polecą w górę, czy nie. No właśnie poleciały, co jest ciekawe. Na logikę niby chyba nie powinny, prawda? Ła. O, patrz, kto tu przyszedł. Próbowałem go złapać, ale stał się możliwy do jazdy i przerwał. No cóż, nie żałuję, powiem tak. I walnąłem nim trzy razy o ścianę. Tym razem się udało, tak? Tym razem rybki mu dowalił. Co? Co? Kiedy ja straciłem tyle HP niby? Nie wiem, może byłeś podpalony? Nie. No właśnie powiem ci, że nie zwróciłem do końca uwagi, ale wydaje mi się, że miałem sporo HP. Nie wiem, zobaczę to potem na nagraniu znowu. Dobra, trudno. Przeżyję. Znaczy no, tym razem przynajmniej to nie jest trzecią dla niej, hehe. No ale trudno. Trochę szkoda nagrody przede wszystkim, tak? Ale tylko pieniądze są obniżone, jeśli chodzi o nagrodę, tak? Czy coś? Nie, tak. Okej, okay, dobra. Wiesz, w sumie pieniądze akurat w tej grze to duży problem. Ja mówię, że pieniądze to najmniejszy nasz problem, ale to nie world, więc kappa. Ale nie generation, nie masz jeszcze więcej. Kappa. A wiesz co? Skakuję na mojego wolo i już tam do ciebie biegnę. Ej, kurde, jego pociski poleciały aż nawet tam do góry. Na tę skałę. One się nieźle trzymają powierzchni, muszę przyznać. Aha. To chodź, Gromniżej, jedziemy na niego. Rozumiem, że przechodzisz do tego drugiego podobozu, tak? Tak. Dobra. Coś tam polecę w takim razie. Chociaż, kurczę, czy ja zrobiłem wszystkie tutaj te? Wiesz co, daj mi chwilę, zobacz, czy zrobiłem wszystkie wielkie kablobaki. A dwa, czy w ogóle jakiekolwiek mam jeszcze przy sobie. Nie, bo właśnie ostatni jest tam przy nim. Dobra, to idealnie, powiedziałbym. Tylko jeszcze spojrzę na... Dobra, to mam te zlecenia. Jajomłot. A właśnie, a jajka się zmieniają teraz w tym na high ranku, czy nie? No tak. A, świetnie, czyli będę musiał jeszcze z jedną rzeczą pójść na low rank. Wiem, co miałem sprawdzić. Mam jeszcze trzy kablobaki, okej, to nie jest źle. To może te kablobaki będą już ostatecznymi, tymi, których potrzebowałem. Zobaczymy. A, tu mam trzy apteczki. Co tam próbowałeś zrobić, że tak pięknęło? Pułapka, ale oczywiście... Zaczął łazić po ścianie. Czemu tego próbujesz złapać? Użyj kunai! O! 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 Ej! Ale fajne. I chyba dopiero drugi raz mi się zdarzyło w życiu, że jeden potwór uciekł, a drugi się pojawił. Bo to dopiero na high rank jest. Tak? A tego nie było przypadkiem wcześniej zaimplementowanego jeszcze w wiosce? Okej. Okay. Może w jakichś specyficznych questach. Wydaje mi się, że to już było gdzieś. A może to po prostu widziałem gdzieś na filmie jakimś i dlatego. Dobra. Już przychodzę z niego powycinać rzeczy, tylko będę musiał sobie jeszcze ogarnąć, gdzie jest ta wielka... co ja gadam, wielka? Gdzie jest ta klejnolilia? Podejrzany Q+, te kły pożarły góry mięsa i stosuje się je w niektórych rytuałach. Okej. Okej. W ogóle, kurczę, przydałoby się, żebym nawet zrobił film na jeden temat, a mianowicie mam tutaj na myśli... czy nie będzie tutaj raczej? Mam tutaj na myśli... materiał o moich wpadkach językowych, takich w języku polskim całkowicie. Kurczę, może to jednak tutaj jest. Chwila, wiesz co, muszę zajrzeć, kurczę, mam 10 sekund, nie zdążę pewnie, znając mnie.
Gdzie była ta wielka klejnolilia? A, nie zdążyłem oczywiście. Dobra, następnym razem zajrzę. Bo na przykład rytuał, pisałem rytuał, przez z takim wow na końcu. Albo, jak było słowo częstotliwość. Wow! Co to był za dźwięk? Ojej. Jest naprawdę mega gorąco, ja się cały pocę. Na dworze wcale nie jest chłodniej. Wracając. Zróbmy teraz przerwę, dobra? Dobra, to zaraz zakończymy odcinek, tylko dokończę jeszcze te kwestie, którą chciałem opowiedzieć. Mianowicie częstotliwość, zamiast częstotliwość pisałem częstopliwość przez py. I taki derp. Więc tak. Dobra, moi drodzy, tak jak Grumi powiedział, zrobimy sobie tutaj przerwę małą. Ja sobie poogarniam rzeczy u Hamona, jeśli będzie to dostępne. Mam nadzieję, że to nie on mnie wzywa. No i zobaczymy się w kolejnym odcinku już wkrótce. Oczywiście zmienię Wolo na może jakiegoś innego kumpsa, bo Wolo, chyba z Wolo biegam drugi odcinek? Nie jestem pewien teraz. Może to był pierwszy, nieważne. Widzimy się w kolejnym odcinku, do zobaczenia, do następnego i na razie.